Witam serdecznie w kolejnym nietypowym odcinku i to nie tylko ze względu na tło, którym są książki dotyczące I wojny światowej z paroma dotyczącymi Verdun, ale ze względu na tematykę. Zgodnie z sugestią zawartą w jednym z komentarzy będzie o mojej własnej książce. Tam była propozycja Sommy, ale ponieważ akurat jest rocznica bitwy pod Verdun, postanowiłem zacząć od Verdun 1916. Jeżeli zaś widzom się tego typu film spodoba, to pewnie dokręcę z czasem odcinki o moich pozostałych książkach. Na początek jednak kilka słów o samej bitwie. Geneza. W 1915 roku na froncie zachodnim Niemcy byli ograniczeni do obrony, z wyjątkiem drugiej bitwy pod Ypres, ale zdołali powstrzymać wszystkie francuskie i brytyjskie ofensywy. Na wschodzie zaś dali radę oczyścić Prusy Wschodnie z wojsk rosyjskich. Siły austro-węgierskie natomiast toczyły ciężkie walki w Karpatach, bezskutecznie usiłując odblokować twierdzę Przemyśl. Ostatecznie wspólna operacja Niemiec i Austro-Węgier, rozpoczęta przełamaniem pod Gorlicami, wypchnęła Rosjan z terenów byłego Królestwa Polskiego i pozbawiła ich na jakiś czas sił ofensywnej. Przystąpienie Włoch do wojny nie zmieniło układu sił, ich ofensywy ugrzęzły nad rzeką Isonco, dzisiaj Socza. Wówczas przegrupowano wojska i po zawarciu konwencji z Bułgarią wspólnie państwa centralne pokonały Serbię i rozpoczęły okupację jej terytorium. Po roku wojny inicjatywa znów była wyraźnie w ich ręku. Należało zatem działać rozważnie, żeby jej nie stracić. Tymczasem dwie silne osobowości w postaci niemieckiego szefa sztabu generała Erisha von Falkenhayna oraz jego austro-węgierskiego odpowiednika, Franca barona Konrada von Hützendorfa, nie mogły ze sobą zbyt długo współpracować. Pierwszy z nich uparł się, żeby zaatakować Francję pod Verdun, drugi zaś wymyślił ofensywę w Tyrolu przeciwko Włochom. Obie operacje zakończyły się, delikatnie mówiąc, niepowodzeniem oraz oddały inicjatywę państwom Ententy. Te zaś w grudniu 1915 roku zaplanowały na lato następnego roku jednoczesne uderzenie na wszystkich frontach, by uniemożliwić przesyłanie rezerw po liniach wewnętrznych. Wskutek wspomnianych wyżej działań obydwu szefów sztabów państw centralnych, tych rezerw i tak zabrakło. Planowanie. Na temat samego planowania bitwy pod Verdun napisano już całkiem sporo. W języku polskim wyszły nawet wspomnienia generała von Falkenhayna, niemieckie naczelne dowództwo w latach 1914-1916. Cytuję tam memoriał bożonarodzeniowy, który miał przedstawić cesarzowi Wilhelmowi II. W dokumencie tym miał być zawarty plan wykrwawienia armii francuskiej poprzez zaatakowanie takiego punktu, którego Francuzi będą musieli bronić za wszelką cenę. Co ciekawe, dokumentu takiego nie udało się odnaleźć historykom niemieckim piszącym oficjalną historię I wojny światowej. Atak pod Verdun miał Francuzów zaboleć, może związać ich rezerwy, a zależnie od sytuacji być może Falkenhayn planował wielką ofensywę w klasycznym stylu. Tak wynika ze wspomnień dowódcy III Armii, generała Karla von Einema. W podobnym tonie wypowiadał się szef sztabu tego związku operacyjnego, pułkownik Fritz von Losberg, który był obecny na spotkaniu z Falkenhaynem. Przygotowania. Przygotowania do bitwy wymagały m.in. rozbudowy pozycji na pierwszej linii, które musiały przyjąć żołnierzy mających wziąć udział w natarciu. Dodatkowo konieczne stało się zbudowanie stanowisk dla artylerii i całej infrastruktury umożliwiającej dostawę amunicji i zaopatrzenia. W tym celu sprowadzono oddziały robocze złożone z jeńców rosyjskich. Liczebność tych jeńców wynosiła kilkanaście tysięcy ludzi. Zapasy amunicji na pierwsze dni bitwy przywiozło aż 1300 pociągów. Przygotowania te oczywiście nie uszły uwadze Francuzów, którzy również zaczęli wzmacniać swoje siły w rejonie twierdzy. Przebieg. Uderzenie rozpoczęło się 21 lutego 1916 roku. Francuzów zasypał grad pocisków artylerii ciężkiej, któremu nie mogli się przeciwstawić. Następnego dnia zginął podpułkownik Émile Drian, dowodzący dwoma batalionami strzelców. Największy sukces pierwszego etapu przyszedł 25 lutego 1916 roku, kiedy to niewielka grupa Niemców zdobyła obsadzony jedynie przez artylerzystów Fort Douaumont. Każdy niemiecki sukces pociągał reakcję artylerii francuskiej, która zadawała im znaczne straty i osłabiała tempo natarcia. Do dramatycznych wydarzeń doszło w Forcie Vaux w czasie walk 9 marca. Francuzi zdołali go jednak utrzymać. Niemcy tymczasem ogłosili światu jego zdobycie, gdyż ktoś źle zrozumiał meldunek oficera z pierwszej linii walk. Gdy się Niemcy zorientowali, co się stało, następnego dnia podali po prostu komunikat, w którym wyjaśnili, że fort został utracony wskutek francuskiego kontrataku. W maju 1916 roku fortem Douaumont wstrząsnęła potężna eksplozja zgromadzonej tam amunicji, której ofiarą padło kilkuset żołnierzy niemieckich. W ostatniej dekadzie miesiąca zaś fort ten stał się areną zaciekłych walk, gdyż Francuzi próbowali go odzyskać ofiarnym kontratakiem. Z kolei Fort Vaux został zdobyty dopiero w czerwcu po kilkudniowym odcięciu oraz ciężkich walkach w pomieszczeniach. Tym razem jego dowódca, dzielny major Sylvain Renal, powędrował do niewoli.
Na zachodnim brzegu Mozy w toku walk udało się Niemcom zdobyć Mort Om oraz wzgórze 304. Był to już koniec niemieckich sukcesów, ale nie koniec ataków, które podejmowano jeszcze w lipcu. Było wówczas jednak przesądzone, że ofensywa zostanie wstrzymana, gdyż państwa Antanty rozpoczęły swoje koncentryczne uderzenie zaplanowane jeszcze w grudniu 1915 roku. Gdy nowym szefem sztabu generalnego został marszałek Paul von Hindenburg, zdecydował on o zaprzestaniu ataków i nakazał okopać się na zajmowanych pozycjach. Ze względów prestiżowych nie zdecydował się cofnąć na dogodniejszą linię do obrony, co miało swoje konsekwencje później. Otóż 24 października 1916 roku Francuzi przeprowadzili udany kontratak, odbijając Fort Douaumont i parę dni później zmuszając Niemców do ewakuacji zagrożonego odcięciem Fortu Vaux. Kolejny wielki kontratak z 15 grudnia przywrócił linię frontu z okresu poprzedzającego niemiecką ofensywę. Bilans. Niemcy zmarnowali pod Verdun zdobytą w 1915 roku inicjatywę. Pole bitwy zasypały dosłownie miliony pocisków. Sama artyleria francuska wystrzeliła ich około 17 milionów. Dodatkowo obie strony poniosły ciężkie straty. Zginęło ponad 41 tysięcy żołnierzy niemieckich, a łącznie z rannymi i zaginionymi z szeregów 5. Armii ubyło ponad 336 tysięcy ludzi. Obrona twierdzy kosztowała Francuzów blisko 50 tysięcy zabitych oraz około 300 tysięcy rannych i zaginionych. Należy przy tym zwrócić uwagę, że zaginieni to są jeńcy bądź ci, którzy zginęli, a ciała nie zostały odnalezione. O co nie było trudno w przypadku ostrzału artylerią najcięższych kalibrów. Pomysł na książkę w serii Historyczne Bitwy zrodził się dzięki profesorowi Michałowi Klimeckiemu, którego serdecznie pozdrawiam przy tej okazji. Miałem z nim zajęcia na studiach doktoranckich i to on zorganizował dla studentów spotkanie z redaktorem Bogusławem Brodeckim. Wtedy miałem okazję porozmawiać z naczelnym Bellone i wziąć się za pisanie, tak? Bo ustaliliśmy, że przygotuję ten materiał. Nie pamiętam niestety dokładnie, kiedy to spotkanie było, ale wiem, że wówczas też obecny był niedoszły autor Syberii 1918-1920. W każdym razie pomysł akurat na Verdun zrodził się dlatego, że w 2005 roku miałem okazję odwiedzić to miasto w ramach objazdu naukowego studentów polskich i niemieckich, a na stopniach tamtejszego osuarium wygłaszałem swój referat. Poszedł mi całkiem nieźle, zwłaszcza jeżeli wziąć pod uwagę fakt, że zapomniałem ze stresu zabrać notatek z autokaru. Czas na analizę treści poszczególnych rozdziałów Verdun 1916. Założeniem było ograniczenie tła do minimum, tak żeby jedynie umiejscowić bitwę w czasie i przestrzeni. Darowałem sobie opis pierwszych miesięcy wojny i w pierwszym rozdziale zdecydowałem się na przedstawienie sytuacji strategicznej, jaka powstała po niemiecko-austro-węgierskiej ofensywie przeciwko Rosji oraz pokonaniu Serbii. Drugą część książki natomiast poświęciłem na omówienie twierdzy Verdun, czyli jakie obiekty ją tworzyły oraz jaka była jej wartość bojowa. Rozdział trzeci, przeciwnicy i ich przygotowania, przedstawia krótką analizę liczebności, uzbrojenia i taktyki armii niemieckiej oraz francuskiej, a także przygotowanie ich do tytułowej bitwy. Początkowy okres ofensywy to tytuł części opisującej walki w lutym 1916 roku wraz z legendarnym zdobyciem Fortu Douaumont. Kolejne dwa rozdziały przedstawiają walki od marca do końca maja 1916 roku z takimi wydarzeniami jak generalny atak niemiecki 9 marca, wybuch w Forcie Douaumont czy próba jego odzyskania przez Francuzów. Rozdział 8 omawia dramatyczne walki o Fort Vaux na początku czerwca 1916 roku. 9 natomiast ostatnie niemieckie natarcia prowadzone już w trakcie ofensywy Brusilowa czy anglo-francuskiego uderzenia nad Sommą. Przedostatni rozdział, inicjatywa w rękach francuskich, omawia kontrataki francuskie z 24 października oraz 15 grudnia, które wypchnęły Niemców na pozycje wyjściowe. Ostatnia część, bitwa nad Verdun, została przeznaczona na opis zmagań powietrznych w trakcie walk o twierdzę. Oprócz tego w książce znalazło się podsumowanie, a także załączniki z wykazem sztabów i dywizji obu armii zaangażowanych w walki pod Verdun. Do tego dochodzi oczywiście bibliografia oraz mapy. Literatura na temat bitwy pod Verdun jest ogromna, to też nie było problemem zebrać dość sporą bibliografię na potrzeby tej książki. Powiem teraz kilka słów na jej temat. Zbierając bibliografię do Verdun, starałem się przede wszystkim, żeby były w niej zarówno publikacje po niemiecku, jak i francusku. Nie ukrywam przy tym, że pierwszym z tych języków władam bez porównania lepiej. Żałuję, że drugiego nie poprawiłem przez te 10 lat, które minęły od napisania książki. Tylko wciąż pozostał na poziomie umożliwiającym wprawdzie korzystanie ze źródeł, ale jednak jest ono powolne i męczące. Wracając do bibliografii. Za najważniejsze wówczas uważałem wykorzystanie obydwu oficjalnych historii I wojny światowej Les Armées Françaises dans la Grande Guerre oraz Der Weltkrieg 1914 bis 1918. O ile tomy drugiej z nich miałem na półce w domu,
O tyle pierwszą fotografowałem zawzięcie podczas kwerend w ówczesnym Militärgeschichtliche Forschungsamt w Potsdamie. Dzisiaj zresztą obie są dostępne w internecie. Dodatkowo chciałem wykorzystać też wspomnienia dowódców po obu stronach oraz nowszą literaturę, ale tylko jako uzupełnienie całości. Zdaję sobie sprawę, że bibliografia nie jest kompletna, a przy takim temacie nie jest to nawet możliwe. Według mnie jest ona w pełni wystarczająca, ale to subiektywne odczucie. Każdy może mieć tu inne. Analiza okładki Verdun 1916, a także zamieszczonego w książce materiału ilustracyjnego oraz kartograficznego. Okładka książki w moim odczuciu jest klimatyczna. Pamiętam dyskusję na temat zegarka na rękę, która była na forum historycy.org. Dowiedziałem się z niej, że był to wojskowy wynalazek mniej więcej z tego okresu właśnie. Wracając do samej okładki. Można się kilku rzeczy przyczepić. Pseudo gardelicen oficera, jakiejś szarfy, którą jest przepasany, żelaznego krzyża pierwszej klasy, który chyba powinien być nieco bardziej w lewo i niżej. No i jego kształt jest chyba też trochę dziwny. Dalej, bagnety mają też inny kształt niż powinny. Jeżeli to miałby być atak z lutego, to żołnierze nie powinni mieć jeszcze sztalhelmów. No właśnie między innymi dlatego na drugiej stronie okładki dałem opis innego niemieckiego uderzenia. Okładkę dostałem jako gotową i jako młody, początkujący autor nie wybrzydzałem. Niemniej jednak, podkreślę to jeszcze raz, jest ona moim zdaniem klimatyczna i jestem z niej zadowolony. Jeżeli chodzi o ilustracje, to starałem się, by przedstawiały zarówno dowódców obu stron, jak i sceny z walk. Bitwa trwa długo, więc materiału ikonograficznego nie brakuje. Dodatkowo wykorzystałem także kilka swoich zdjęć, które zrobiłem zwiedzając Fort Douaumont w 2005 roku. Myślę, że zamieszczone w książce fotografie trzymają poziom i spełniają swoje zadanie zilustrowania opisywanych wydarzeń. O mapach w serii powiedziano i napisano już wiele. Oficjalnie obowiązywał limit 5 map i tyle w książce się znalazło. Pierwsza z nich w oryginale jest bodaj formatu A3, więc nic dziwnego, że ktoś napisał, że potrzeba lupy do jej odczytania. Mapy powstały w ten sposób, że zrobiłem ksero z książek, czerwonym długopisem napisałem, co ma na nich być i grafik Bellony zrobił resztę. Być może dołączyłem też niepodkreślone, aby mógł zeskanować i użyć jako podkładu. Tego już jednak po ponad 10 latach nie pamiętam. Przy trwającej 10 miesięcy bitwie te 5 map to tyle co nic i zdaję sobie z tego doskonale sprawę. Starałem się je dobrać tak, żeby przedstawiały kluczowe momenty walk. Pierwsza zaś miała dać ogólny pogląd na całość. Wszystkim innym wytykam błędy, to teraz czas i na mnie. Jeżeli chodzi o szczegółowe uwagi, to przeglądając wątek na historykach, były to głównie literówki, jak ewakuacja wojsk niemieckich z Francji w 1973 zamiast prawidłowo 1873, czy ciężkie działa kalibru 42 mm zamiast 420, to drobiazgi. Ale jest też kilka poważniejszych zarzutów. Pierwszy z nich, z którego zresztą zdałem sobie sprawę czytając tekst po składzie, to ten, że książka jest zwyczajnie nudna. Na tym etapie było jednak już za późno, żeby coś zmienić. Po prostu opisując monotonne działanie wojny pozycyjnej, wpadłem w pułapkę schematycznego ich przedstawiania. Jakie jednostki, co atakowały i czy się udało, czy nie. Stało się też tak dlatego, że chciałem opisać wszystkie ważniejsze ataki, a trochę ich przecież tam było. Nie pomyślałem zaś o dodaniu relacji żołnierzy rzuconych w sam środek tej rzezi. Ktoś nawet za pośrednictwem Bellony przysłał mi list, w którym pisał, że książki czytać się nie da i powinien dać sobie spokój z pisaniem. Uznałem, że jednak jest dla mnie jakaś nadzieja i mogę pisać lepiej. Myślę, że w przypadku Somy tak wyszło. Drugi zarzut natury ogólnej to brak biogramów dowódców. Przyznam, że pisząc książkę o tym nie pomyślałem, a nie byłoby to przecież zbyt dużo pracy. No. Trzeci zaś to pobieżne potraktowanie taktyki obydwu armii. Też to można było dodać. Zwłaszcza, że z optymalnych 10 arkuszy, a maksymalnych 12, jak mi powiedziano, wykorzystałem 9,45. Siebie oceniać najtrudniej, ale myślę, że dałbym sobie między mocną 3 plus, a słabą 4. Zresztą w opisie do filmu znajdują się odnośniki do znanych mi recenzji książki czy dyskusji na jej temat. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do zadawania pytań w komentarzach. Postaram się na nie odpowiedzieć. Zachęcam również do polubienia tego filmu, jeżeli komuś się oczywiście spodobał, zasubskrybowania kanału czy zapoznania się z innymi materiałami tutaj umieszczonymi.